Miłość, miłość, miłość. Czym jest miłość? Skąd bierze się miłość? Dlaczego ludzie cierpią przez miłość? Dlaczego część ludzi twierdzi, że miłości nie ma, jest jedną wielką ściemą? Dlaczego mówi się o miłości bezwarunkowej i czym ta miłość jest? Co to znaczy kontemplować miłość? Co to znaczy kochać siebie? Co to znaczy odczuwać miłość? Czym różni się miłość od wdzięczności? Czym różni się miłość od wolności? Jaka jest różnica pomiędzy miłością, a wolnością, a świadomością? Co ma to wspólnego ze systemem energetycznym czakr kundalini, czakrą serca, oraz kwestią miłości i moralności, dobra, zła? Jak to się ze wszystkim łączy? Jaka jest różnica pomiędzy miłością, a duchową epifanią bezwarunkowej otwartości w stanie doświadczenia mistycznego, podczas medytacji, uważności, w chwili, gdy przydarza się to tobie spontanicznie lub gdy jesteś pod wpływem jakiegoś psychodeliku? Cudowny temat, prawda? Myślę, że osoby, które pragną głębokiego zrozumienia świadomości oraz rozwoju duchowego, mają nie lada zagwozdka, aby to wszystko zrozumieć, uchwycić, przetrawić, uziemić w życiu. I ja wiem o tym doskonale, bo ja jestem na tej ścieżce i miałem ogromny problem w tym, aby to wszystko zrozumieć. W tej chwili patrzę się w oko kamery. Patrzę i widzę totalne nic. Patrzę i widzę swoje własne odbicie, a mój umysł projektuję po drugiej stronie Ciebie jako widza. Jestem w tej chwili w pełni świadomy całego tego procesu, który zachodzi i wyłania się totalnie z niczego. Ktoś mógłby stanąć z boku i powiedzieć: ale sekta, o czym on w ogóle mówi? Ale tylko i wyłącznie osoba, która zatrzyma się na moment, spojrzy w ten obraz i będzie miała wystarczająco dużą ilość koncentracji wyćwiczonej w sobie, aby nie przeskakiwać pomiędzy milionem rzeczy, będzie w stanie to uchwycić. Bo dzisiaj chcę przekazać wam sedno zrozumienia duchowego, sedno, do którego dochodziłem wiele lat. I jest to wynik mojej ciężkiej pracy nad sobą, pracy intelektualnej, pracy emocjonalnej, pracy fizycznej, pracy na płaszczyźnie relacji z ludźmi, relacji damsko-męskich. To wideo nie jest tym samym wideo, które nagrywałem ostatnio o akceptacji. To wideo chciałem nagrać troszeczkę pod innym kątem. Chciałem dać wam dużo głębsze zrozumienie, ale bardziej na linii takiej spójności z samym sobą. W poprzednim wideo mówiłem o akceptacji tak ogólnie, a tutaj chciałem dojść do takiej głębi miłości samej w sobie. Kiedyś miałem takie poczucie, że nigdy nie dostawałem miłości. Już o tym mówiłem w filmie o akceptacji, że brakowało mi miłości. I pytałem wielu ludzi i po komentarzach zaobserwowałem, że wiele osób ma takie poczucie, że nigdy nie doświadczało w życiu miłości, że nawet nie wie, co to miłość i skąd ona się bierze. I zderzyłem się z tym takim poczuciem, że jest wiele takich stereotypów miłości w naszym kolektywie. Miłości, wiecie, tej takiej romantycznej, uczuciowej, miłości związkowej, miłości, która w dużym stopniu jest powiązana z przywiązaniem i z poświęceniem i z uczuciami i z jakimiś takimi tymczasowymi doznaniami, ale nigdy nie zdarzyłem się z takim absolutnym, bezpośrednim zdefiniowaniem miłości przez kogokolwiek, dopóki nie zdarzyłem się z duchowością, ale nie taką duchowością dogmatyczno-religijną, o której słyszałem wcześniej z chrześcijaństwa, z katolicyzmu, tylko taką definicją absolutną. Pragnąłem, aby ktoś w końcu wyjaśnił mi naturę miłości. I bardzo tego chciałem. I był nawet taki moment w moim życiu, gdy byłem rozczarowany
pogonią za miłością na zewnątrz, uwagą innych ludzi. Chciałem, żeby mnie koleżanki lubiły i chciałem, żeby mnie kumple lubili. Chciałem nawet, wiecie, miłość gdzieś tam uzyskać, nie? Chciałem takiej miłości, takiej warunkowej, takiej, żebym mógł ją pozyskać jak jakiś przedmiot i położyć sobie gdzieś na swoim piedestale, żebym mógł sobie ją czcić. I to jest zresztą jeden z powodów, dlaczego wiele związków się rozpada, ponieważ idealizujemy miłość. To znaczy, robimy z miłości obiekt. Robimy z niej ideał, robimy z niej koncepcję. Robimy z miłości obraz i podobieństwo miłości. To jest tak samo jak z Bogiem. Jaki jest problem z Bogiem? Już wam powiem, jaki jest problem z Bogiem. Problem z Bogiem jest taki, że mówi się, że Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo człowieka. Ale w rzeczywistości jest na odwrót. To człowiek stworzył Boga na swój własny obraz i podobieństwo. Człowiek wyprojektował sobie Boga, kogoś, kogo będzie mógł czcić. I tak samo projektujemy miłość, idealizując jakiś obiekt, jakąś osobę, żebyśmy mogli ją czcić. I to jest to, co robimy w stopniu niedojrzałym w dzieciństwie, gdy idealizujemy naszych rodziców, ponieważ jesteśmy od nich uzależnieni. I robimy to na poziomie emocjonalnym i finansowym, i na poziomie wartości. Potrzebujemy ich bezpieczeństwa, ich uwagi. Potrzebujemy wszystko od rodziców, tak? Bez rodziców byśmy nie przetrwali. I to samo robimy potem z miłością na co dzień. I problem polega na tym, że gdy coś idealizujesz, to potem będziesz to dewaluował. Nie ma opcji, nie ma ucieczki z tego mechanizmu, dopóki nie dojrzejesz. Dla mnie osobiście dojrzewanie to jest dosłownie zdolność widzenia rzeczy takimi, jakimi one są. Dojrzewasz, czyli dosłownie widzisz. Dla mnie to jest bezpośrednie. I mechanizm ten idealizacji idzie w parze z dewaluacją. I dlatego związki się rozpadają, tak? Idealizujemy partnera, potem okazuje się, że on nie jest taki jak nasza idealizacja, zderzamy się z rzeczywistością, mamy wielki ból, wielki żal, wielkie rozczarowanie, szarpiemy się ze sobą, potem rzucamy tego partnera, tak? No bo przecież trzeba się odciąć, bo przecież idea przyjaźni damsko-męskiej nie istnieje, nie? A potem jedna osoba jest zraniona, czuje żal i rozpacz, czuje poczucie wstydu i nienawiści do siebie, druga podobnie, no chyba, że która z tych osób jest narcystyczna i ma totalnie gdzieś uczucia i drugą osobę, tak? Wtedy dochodzi do jeszcze większej patologii, w cudzysłowie oczywiście. No i dochodzi do tych mechanizmów warunkowych. No i wtedy utożsamiamy miłość z emocjami, z uczuciami, z pragnieniami, które nie zostały spełnione, z naszymi oczekiwaniami. Tworzymy sobie to poczucie, że miłość jest zła, że miłość jest cierpieniem, że miłość jest taka, siaka i owaka. I podobnie robimy z Bogiem. Idealizujemy obraz Boga, bo nie dostrzegamy tego, że nasz Bóg jest projekcją. I mamy, wiecie, całą ilość tych naszych fantazji kolektywnych i religijnych, że Bóg jest miłością, Bóg jest cudowny, Bóg nas wspiera, Bóg nas kocha, to i tamto. A potem zderzamy się z czystą rzeczywistością, zdajemy sobie sprawę, o kurczę, rzeczywistość czasami boli, czasami cierpimy, czasami życie kładzie nam kłody pod nogi, czasami jest ciężko, czasami nie wiemy, jak wygląda przyszłość. W zasadzie to nikt z nas nie wie, jak wygląda przyszłość, więc my nie wiemy o przyszłości praktycznie nic i to wcale nie czasami, a nawet jak sobie ją zaplanujemy, no to jesteśmy w stanie coś tam zrobić i ewentualnie mieć jakieś poczucie kontroli, ale tak bezpośrednio na tej płaszczyźnie metafizycznej nikt z nas nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, gdy mówimy o słowie przyszłość. My się umawiamy o tym, jaka przyszłość jest. Przyszłość jest kwestią umowną. Przyszłość jest projekcją naszej przeszłości. Ponieważ gdybyśmy zderzyli się z chwilą obecną, gdybyśmy przyznali się przed samymi sobą, że życie to jest chwila obecna, to na dobrą sprawę nie ma to dla nas żadnego przełożenia praktycznego, nie? Zresztą, gdybym teraz wybiegł na ulicę
i krzyczał do ludzi gdzieś tam pod blokami: hej, słuchajcie, życie to jest chwila obecna, cieszcie się życiem, ego to złudzenie, system to zło, system to Matrix, religia to ściema, i zacząłbym, wiecie, stworzyłbym taką nawijkę i bym to krzyczał, to ludzie by mnie wzięli za wariata, mało tego, ktoś by zadzwonił na policję, przyjechałaby policja, może z jakimś radiowozem, zakuliby mnie i zawieźli w odpowiednie miejsce, tak? Miejsce utylizacji takich ludzi, których zwie się potocznie fanatykami. I my mamy tą dualność w naszym życiu, tak? Naszą tendencją jest dualność, jest dualizacja życia. My sobie tworzymy dualność w życiu i sobie kategoryzujemy je na takie, wiecie, szufladki. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to jest dobre, to jest złe, to jest piękne, to jest brzydkie, to jest takie, to jest siakie, to jest to, to i tamto. I żyjemy w dualnym świecie, dlatego twoja rzeczywistość jest dualistyczna. Ciągnie cię do tego, co opisałeś jako dobre, odpycha cię to, co jest złe. I stajesz się niewolnikiem samego siebie, stajesz się niewolnikiem swojego własnego umysłu. To, co jest ciekawe, na fundamentach tego, co ja mówię, powstają wszelkie teorie spiskowe. Przykładowo, że system jest zły, że religia jest zła, że to tamto, że to wszystko jest złe na zewnątrz nas, tylko ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to my to tworzymy. Pamiętajcie jedną rzecz, gdy ja mówię te słowa i tutaj opowiadam wam różne teorie, różne przekonania, to ja nie twierdzę, że rzeczywistość jest dokładnie taka, jaką ja ją opisuję. Ja staram się stworzyć taki uproszczony i przybliżony model tego, jak my myślimy na co dzień. I bardzo często jest tak, że ja o czymś mówię, a potem ludzie to przeinaczają i upraszczają. Musicie nauczyć się mnie słuchać i być ze mną na bieżąco, bo jak tego nie zrobicie, to po prostu będziecie upraszczać niektóre rzeczy i będziecie generalizować. Naszą tendencją naturalną, wewnętrzną jest dualizacja życia. To my sobie stworzyliśmy religię. To my sobie stworzyliśmy podział na miłość, taką i siaką i owaką. I problemem nie jest to, co jest na zewnątrz. Problem jest tutaj, w nas. Problemem jest w cudzysłowie nasze ego. Ale zaraz dojdziemy do końca, do puenty, bo chcę wam przekazać coś, co sprawi, że będziecie mieli absolutne zrozumienie miłości i zrozumiecie, że nigdy nie było żadnego problemu i problemu nie ma. Nawet nie ma żadnego problemu z ego, bo to się tak zakręci dookoła siebie i stworzy taki paradoks, że nie ma nawet problemu w tym, co ja mówię. Nie istnieje nawet ten problem, który ja tutaj stworzyłem, tak na dobrą sprawę. Tylko potrzebna jest ogromna doza otwartości, koncentracji i świadomości, aby to po prostu zrozumieć. I cały myk w tym dualnym modelu polega na tym, że dochodzi do rozczarowania. Rozczarowujemy się miłością, rozczarowujemy się związkami, rozczarowujemy się rodzicami, Bogiem, wszystkim się rozczarowujemy. I każdy człowiek, w cudzysłowie mówię każdy, bo to jest ogromna generalizacja, na pewnym polu czuje taką wewnętrzną ranę, taki ból. Wiecie, to nawet można bardzo mocno porównać do takiego grzechu pierworodnego, nie? To jest taka symbolika z chrześcijaństwa. Taki grzech pierworodny, taki ból. Kurczę, co ja tutaj robię, po co ja się tu urodziłem, życie to cierpienie, bla, 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 bla. I teraz istnieje możliwość, aby wyleczyć ten ból, wyleczyć to cierpienie, uzyskać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, włączając to pytanie egzystencjalne, i mieć w końcu swój własny święty spokój i żyć sobie w relatywnym spokoju w życiu i mieć wszystko poukładane i być szczęśliwym człowiekiem. To jest możliwe, to jest do zrobienia. I żeby do tego dojść, trzeba mieć głębokie zrozumienie tego, czym jest miłość. Ale nie takie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie takie romantyczne zrozumienie, nie takie dualistyczno-religijno-dogmatyczne zrozumienie, tylko takie wolne zrozumienie tego, czym jest miłość. I teraz posłuchajcie tego, bo to będzie puenta tego nagrania. Miłość, miłość sama w sobie, nie jest koncepcją. Miłość nie jest ideą. Miłość jest absencją naszego ego. Jeszcze raz, pozwólcie, że powtórzę. Miłość nie jest koncepcją. Miłość nie jest ideą. Miłość jest absencją naszego ego.
I teraz musicie mnie zrozumieć. Jeżeli ja twierdzę, że miłość nie jest ideą, prawda? To możecie teraz wpaść na taki pomysł. Hej, to skoro miłość nie jest ideą, no to miłością jest brak jakiejkolwiek idei. Tylko że twierdzenie, że miłością jest brak jakiejkolwiek idei, tworzy kolejną ideę o braku idei. I to jest to, dlaczego jest to tak trudne i paradoksalne do złapania. I można powiedzieć, kurczę, to znaczy, że nie da się tego złapać intelektem. I myk polega na tym, że da się to złapać intelektem, tylko potrzebny jest umysł wolny od jakichkolwiek przekonań, wolny od jakichkolwiek koncepcji na temat miłości, wolny od jakichkolwiek wierzeń na temat miłości, jakichkolwiek, których cię do tej pory w życiu nauczono. Umysł wolny od jakiegokolwiek przywiązania do jakiejkolwiek wiedzy na temat miłości, włączając w to, co ja tobie tu powiedziałem i ktokolwiek w twoim życiu ci powiedział na temat miłości. Tylko w ten sposób możesz uchwycić miłość. Ponieważ miłość sama w sobie jest brakiem dualizmu, jest brakiem dualności, jest brakiem podziału pomiędzy miłość a nienawiść, miłość a zło, miłość a cierpienie. Tym jest prawdziwa miłość. Jest tak, jakbyśmy wzięli te wszystkie dualistyczne kategorie, zabrali podział pomiędzy nimi i zdali sobie sprawę, że jedno i drugie jest jednym i tym samym. Tak, dokładnie to robimy. Zabieramy podział i tym jest prawdziwa miłość. I to jest dokładnie to, co się dzieje, gdy medytujesz. Siedzisz na tyłku, obserwujesz swój umysł, odpuszczasz wszystkie swoje koncepcje i pozostajesz z czystą miłością. Pozostajesz z czystą percepcją rzeczywistości taką, jaką ona jest. Pozostajesz z czystym swoim byciem, z czystą świadomością, z czystym istnieniem, z czystą egzystencją, z czystym, pustym, nieuwarunkowanym umysłem od jakiejkolwiek wiedzy czy przekonania i tym jest właśnie esencja miłości. To nie jest to samo, co nihilizm, to nie jest to samo, co nie wiem, stoicyzm, to nawet nie jest to samo, co buddyzm czy chrześcijaństwo. Mógłbym powiedzieć, że nawet te religie można wziąć i odsunąć na chwilę na bok. Ponieważ miłość sama w sobie jest fundamentem egzystencji. I w ten sposób powstały wszystkie religie. Wszystkie religie powstały, ponieważ taki człowiek jak ja, mówię tutaj bardzo obrazowo i bardzo przykładowo, który dokopał się do tego, czym jest miłość, zaczął o tym opowiadać, i ludzie zaczęli słuchać takiego człowieka i stworzyli sobie obraz tego, czym jest miłość i na podstawie tego obrazu powstała religia. Jezus o tym mówił, Budda o tym mówił, każdy jeden człowiek, który doszedł do tego, czym jest miłość, o tym mówił i na podstawie słów tych ludzi powstały koncepcje miłości. I teraz, żeby było najlepsze, tak? To, co jest najlepsze, nie da się z tym nic kompletnie zrobić, nie da się temu zaprzeczyć, nie da się tego usunąć, nie da się tego pominąć na drodze nauki, na drodze przekazywania wiedzy i koncepcji i dzielenia się tą informacją czy wiedzą. Innymi słowy, każdy nauczyciel musi być sprzeczny sam ze sobą, musi być troszeczkę hipokrytą, żeby móc to zagadnienie wytłumaczyć. Ja robię to świadomie i świadomie w pewien sposób nie przywiązuję się do tej teorii, którą wam tutaj mówię, ponieważ gdybym to zrobił, gdybym starał się być konserwatywny i starałbym się na siłę was do czegoś przekonać, czy trzymać tą koncepcję na siłę, to byłoby to totalne zaprzeczenie miłości, czyli totalne zaprzeczenie tego, o czym ja tutaj mówię. Ponieważ miłość sama w sobie jest dokładnie tym, na co patrzysz. Miłość jest wszystkim. Ta absolutna, bezwarunkowa miłość, której każdy pragnie tak naprawdę, bezpośrednio, zderzając się z samym sobą, jest cały czas w nas na wyciągnięciu ręki i jest to po prostu rozpoznanie tego, że tylko to jest, tylko jest miłość. Wiecie, nieraz pewnie zderzyliście się z tymi teoriami, koncepcjami, że o, musisz pokochać siebie, musisz afirmować miłość, musisz robić to albo tamto, albo pokochać, musisz zawsze coś zrobić, aby mieć tą miłość. Ale bezpośrednio prawda jest taka, w cudzysłowie mówię prawda, że kochanie samego siebie polega na tym, że rozpoznajesz, że twoją prawdziwą naturą jest po prostu miłość. Możesz to rozpoznać, nie rozpoznać, możesz o tym zapomnieć, możesz się pogrążyć w swoich myślach, w swoich koncepcjach, w swoich szufladkach, okej. Ale zgadnij co, twoje koncepcje i twoje szufladki
nawet twoje dualistyczne myślenie jest tak samo zrobione z miłości. Możesz to zobaczyć. Możesz zobaczyć, że twoje ego jest zrobione z miłości, że twój umysł jest zrobiony z miłości. Że w zasadzie jest tylko miłość. Wiecie? I przychodzi taki moment, gdy to wiesz i to zrozumiesz i to uziemisz w sobie, już nawet nie będziesz musiał nikogo do tego przekonywać, bo będziesz kochał wszystkich ludzi, którzy tego nie rozumieją i ludzie będą projektować na ciebie całą masę swoich rzeczy, bo to jest nasza ludzka natura, po prostu ludzie projektują, tak? Całe życie jesteś sam ze sobą, całe życie jesteś samotny i projektujesz na wszystkich ludzi wokół siebie swoje własne wyobrażenia. I na tej podstawie budujemy relacje z ludźmi i się komunikujemy. Jesteśmy jedną rzeczą, jesteśmy wszyscy jednością, która projektuje sama siebie. Jesteśmy troszeczkę takim samotnym Bogiem, który robi sobie po prostu dobrze, tylko o tym zapomina. I przyjdzie taki moment, gdy poczujesz wewnętrzny smutek. Taki wewnętrzny smutek, ponieważ dostrzeżesz, że wszystko jest zrobione z miłości i ty nie możesz nic z tym zrobić. To znaczy, nawet jak popełnisz błąd, nawet jak się głupio zachowasz, nawet jak cię inni ludzie ocenią czy osądzą, nawet jak zobaczysz, że inni ludzie, tak jak wspomniałem wcześniej, ciebie nie rozumieją i będą ignorantami, będą olewać te tematy, to będziesz czuł taki głęboki smutek. I zobaczysz w tym smutku również miłość. Często ludzie mi mówili w komentarzach: Damian, ale ty wyglądasz, jakbyś był smutny, wyglądasz, jakbyś miał depresję, albo to, albo tamto. I szczególnie to było widać w mojej serii o kontemplacjach, co nie? Że taki byłem, mógłbym być taki smutny, zanurzony w miłości, tak? I nie byłem w stanie wcześniej tego wytłumaczyć. I wielokrotnie w swoim życiu kontemplowałem miłość i nagrywałem na ten temat filmy, ale ja wiem, że bardzo łatwo jest ten temat przeinaczyć i przekręcić i nie doceniać tego. Wiecie, bo esencją życia jest miłość. Życie samo w sobie jest miłością. I można to rozpoznać w chwili, gdy się do niczego nie przywiązujemy, gdy mamy umysł wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, uwarunkowań. To jest dokładnie to, co otwiera czakrę serca. Znacie ten symbol serca Chrystusowego? Wiecie, jak w chrześcijaństwie, nie? Jezus Chrystus ma tu serce. To jest to praktycznie to samo. Żeby było zabawne, większość komentarzy pod moimi filmami o Kundalini to są komentarze chrześcijan, jakichś tam katolików, którzy twierdzą, że Kundalini to jest grzech, to jest zło, i używałem takiego stricte właśnie dogmatycznego języka, który mnie krytykuje i ocenia, wiecie, demonizuje. Ale główną przewodnią myślą religii chrześcijańskiej było Kundalini. Znaczy w symbolice tego było samo Kundalini. Wiecie, symbol węża. Zauważyliście, że wszystkie boskie postacie w chrześcijaństwie mają koronę na głowie? Taką świetlistą? I otwarte serca? Kiedyś zrobię osobny filmik i wytłumaczę dokładnie tą symbolikę. W tej chwili nie chcę zbyt szybko o tym mówić, bo gdybym o tym opowiedział, to by wywołało taki szok i kontrowersje, że ludzie prawdopodobnie by mnie za to, wiecie, ukamieniowali, nie? I żeby nie było, to nie znaczy, że religia chrześcijaństwa czy katolicyzm jest zły. Ja nie mam nic do chrześcijaństwa, nie mam nic do ludzi wierzących. Ja, prawdę mówiąc, nie przywiązuję się do tego. Jak ktoś chce wierzyć, chodzi do kościoła, niech to robi. I starajcie się też nie oceniać tych ludzi, tak? Mi Asia uświadomiła, że wcale nie jest tak czarno-biało w stosunku do chrześcijaństwa i istnieje szerokie grono chrześcijan, którzy są naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy są naprawdę otwarci i nie są tacy dogmatyczni, nie są konserwatywni i naprawdę z tego, co Asia mi opowiadała, przebywanie wśród takich ludzi
No jest jak na satsangu, po prostu czujesz tą obecność, tą duchowość, tą miłość, jest ci po prostu dobrze, tak? Pamiętajcie o tym, nie? Szczególnie jak gdzieś tam słyszycie, wiecie, te takie teorie spiskowe, czy kontrowersje, czy ludzie po prostu cisną i są takimi hejterami duchowymi, czy fanatykami. Starajcie się po prostu tego dystansować. Bo wiecie, bardzo łatwo jest użyć tej wiedzy i przekonań, przeinaczyć sobie, a potem zrobić z niej przeciwny użytek do tego, do czego ona została stworzona. I w ten sposób właśnie powstaje ta ciemna strona wszystkich religii, wszystkich sekt, wszystkich nurtów duchowych. To jest bardzo powszechne. To jest bardzo powszechne. I w samym tym też można zobaczyć miłość, nie? Jak Bóg się bawi sam ze sobą. Ale to też nie jest powód do tego, żeby to wszystko racjonalizować, sobie tak tłumaczyć. Pamiętajcie o tym. Miłość jest absencją ego. Takie proste. Wiecie, miłość jest wtedy, gdy milczysz. Gdy ktoś stara się na ciebie naciskać i wywrzeć jakiś wpływ i widzisz, że tej osoby nie przekonasz. Widzisz, że tej osoby nie zmienisz. Widzisz, że nikogo nie zmienisz. I wtedy milczysz. Czuję, że powiedziałem tutaj wszystko. Pamiętajcie o tym, aby nie przeinaczać moich słów. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, napiszcie na dole komentarz, który parafrazowałby moje słowa, ale nie przeinaczajcie tego. To jest bardzo częsty, moim zdaniem, błąd, problem na YouTubie. Ludzie sobie przeinaczają słowa. Nie są świadomi tego, że postrzegają wideo przez pryzmat ich filtrów, ich uprzedzeń i nie mają na tyle otwartości, żeby odrzucić to, co wiedzieli wcześniej i wierzyli wcześniej, żeby zrozumieć coś nowego, tylko projektują, drą te japy, tak, z caps lockiem, piszą po prostu takie śmieci, że głowa się przewraca. Wiecie, ja nie jestem typem człowieka, który wyłącza komentarze, stawia siebie nad innymi ludźmi, wrzeszczy na nich i odchodzi. Ja lubię mieć kontakt z ludźmi. Wiem, że inne kanały na YouTubie raczej skupiają się na tym, że wrzucają treści i każdy zajmuje się sobą. Czasami mam takie wrażenie, kto tu w ogóle traktuje cokolwiek na poważnie, wrzucając jakąkolwiek treść do internetu, traktując to jako takie wysypisko śmieci, a nie wiem, jeżeli celem tych nagrań jest po prostu zmiana, przemiana i transformacja, to myślę, że jakaś kwestia po prostu zrozumienia siebie jest ważna. Ja myślę, że ludzie, którzy oglądają to wideo, również powinni to docenić, że macie możliwość interakcji. Macie możliwość interakcji. Nie jestem księdzem, który mówi do was jak zambony. I nie chcę być. Nie chcę być księdzem, który mówi do was jak zambony. Myślcie sami za siebie. Miejcie te otwarte umysły. Miejcie te otwarte serca. Zachowajcie tą prawdę, tą taką bezwarunkową, niewinną prawdę, z którą się urodziliśmy. Bo ile lat można powtarzać w kółko to samo, a ludzie wciąż tego nie rozumieją i wciąż to przeinaczają? Ile można tak po prostu, wiecie? To jest założenie, z którego ja wychodzę. Tak, to jest moje założenie. Mój problem, który sobie sam stworzyłem, można tak powiedzieć. Whatever. I to jest też ten motyw, wiecie, że mamy jakiegoś nauczyciela, zaczynamy go idealizować. O, jaki cudowny guru, ma odpowiedzi na wszystkie moje pytania, teraz na pewno zostaje oświecony. A potem okazuje się, że ten guru miał kilka romansów, wyprowadził się, zostawił swoją żonę z dziećmi, przebył przez pół świata, założył kilka sekt, zarobił trochę hajsu, wrócił, napisał kilka książek, zbił lekki majątek. W przerwach na gdzieś tam satsangi pali papierosy i generalnie jest cool, nie? Tego nie wiesz. O nikim. Nie wiesz tego. I nie możesz wiedzieć. No to jest strasznie niedojrzałe podejście, gdy idealizujemy. Z tego względu, że potem będziemy dewaluować.
tyle, ile wartości komuś nadałeś, tyle później będziesz mu zabierał. I pamiętaj, że to dotyczy ciebie i to jest twój problem. To dotyczy ciebie i to jest twój problem. Każdy z nas ma taką samą wartość, bezwarunkową wartość, z którą się rodzimy. Tyle. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapki w górę. Napiszcie pozytywne komentarze, stawcie swoje przemyślunki. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźkę.